Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Jestem w Krakowie, wy jesteście w Warszawie. Jest kilka powodów, dla których moglibyśmy się spotkać i porozmawiać, ale najważniejszy powód dzisiaj jest powodem dla mnie miłym, czyli książka. A dla was zastanawiam się właśnie, jak sobie myślałem też o tym przed naszą rozmową, czy dla was to jest miły powód, czy nie, bo wynika z historii, która jakby stoi za tym wszystkim, że na pewno jest taki powód nieoczekiwany i kłopotliwy, dlatego że książka w waszym wypadku jest nośnikiem wystawy. Bardzo ładnie jest to opowiedziane, że wystawa, bo książka, o której mówię, czyli przedmiot taki fizyczny, to jest znaki na niebie i na ziemi, ale jest to jednocześnie wystawa, którą. No i tu jest właśnie pytanie, czy to jest problem, czy to jest szansa, czy to jest moment twórczy w kryzysie. Chciałbym was zapytać, zanim opowiecie konkretnie o co chodzi i o takie, no w zasadzie psychologiczne zaplecze kuratorskie, to znaczy, co to jest za dziwna sytuacja, w której wy zamiast wystawę dajecie książkę, z czego ja się cieszę i która ta książka jest pretekstem naszej rozmowy, no ale jednocześnie, no właśnie. Czego myśmy nie przeszli psychologicznie przy tych wszystkich ostatnich wydarzeniach? Ale nie jest to problem. Stany. Ale nie jest to problem. Ostatnio nawet podczas jednego z wywiadów graliśmy w taką dziwną grę. Pamiętasz, jak to się nazywało? W sumie to dobrze, bo... I tak musieliśmy opowiadać na wszystkie pytania. I w sumie to bardzo dużo zdań potrafiliśmy rozpocząć od tego pozytywnego, afirmatywnego stwierdzenia, ponieważ wyszło to okej. Okay. Jest to też zborne i zbieżne z taką myślą, do której się odwoływaliśmy do projektu Seta Ziegelauba. Tak. On bardzo eksperymentował z różnymi formami wystaw i książka dla niego, tak jak i dla nas, była równoważnym, po prostu nie ekwiwalentem, tylko po prostu jest wystawą, a ponieważ teraz trudno o widzów w galeriach, no to cieszymy się, że te 400 egzemplarzy cyrkuluje i w sumie nabija frekwencję tej wystawy, więc cieszymy się z tego formatu. Ale to jest też taka bardzo interesująca sytuacja, w której siedzimy w domach. Znaczy my już nie siedzimy, chodzimy do biura, ale można było na przykład zajrzeć na strych, jak ktoś ma strych i na przykład zajrzeć do jakichś starych pudełek, co tam się kryje. I tak i powiedzmy, że to jest metafora sytuacji, w której my się znajdujemy, że tak myślimy o historii sztuki, jakie były pomysły na sztukę, jakie były pomysły na wystawę w przeszłości i okazuje się, że na przykład niektóre z tych narzędzi, które mamy na strychu, w tych starych zakurzonych pudełkach, na przykład teraz są bardzo użyteczne, bardzo dobrze działają i taki pomysł tego przełomu lat 60. 70., który był też związany jakby z upowszechnieniem się różnych jakby technik poligraficznych, w ogóle jakby tanim drukiem, żeby po prostu wystawy docierały do po prostu adresata, wysłane po prostu w kopercie, w jakiejś paczce, a nie żeby były miejscem, do której właśnie ten człowiek ma pielgrzymować, udać się znaleźć jakieś miejsce, czasami nie ma szans na to, bo to jest na przykład na innym kontynencie. To jest dosyć taka uwodząca wizja, zwłaszcza jak my nie możemy za bardzo wychodzić z domu, jeszcze na pewno przekraczać granic. No właśnie, więc... ty mówisz, ty jesteś w Krakowie, my w Warszawie, my w tej Warszawie jesteśmy od roku, nie możemy się nigdzie ruszyć, a ta książka rzeczywiście umożliwia nam zajrzenie i odwiedzenie wszystkich tych artystek i artystów, z którymi byliśmy w kontakcie i to są często bardzo intymne historie, więc się trochę człowiek czuje jak na po prostu kawie albo podczas wizyty, zwłaszcza jeśli zamknął się tam taka nowelka, opowiadanie Celine Gill, w którym właśnie ona mówi o tej pandemicznej sytuacji, o tym, jaka jest potrzeba kontaktu, dotyku. Jest to na tyle intymne opowiadanie, że sama ta literacka, ta proza nas po prostu przenosi do niej, do domu. Więc jest to takie miłe doświadczenie pandemiczne. Bo tak weszliśmy w sam środek rzeczy, ale może uporządkujmy dla tych, którzy nie znają tego kontekstu, bo dla was punktem wyjścia, co było? Sytuacja epidemiczna, czy jednak przede wszystkim wystawa Seta Ziegelauba,
czyli ta wystawa July, August, September 1969. Co było na początku i co, czyli pytanie, z czego to wyrasta? Czy w ogóle jeszcze coś innego? Jajko czy kura? Jajko czy kura? No naszą kurą, znoszącą różne zielone jajka, była wystawa Bieg Płócienia, nad którą z Bogną pracowaliśmy nad inną wystawą, z Jagną pracowaliśmy nad znaki na niebie i na ziemi, przepraszam, i znaki na niebie i na ziemi, i wystawą, która miała być w Gwangju w Korei, i wystawą, która w końcu jakimś cudem była w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, jak się nagle to okno pandemiczne otworzyło. I my po prostu zgromadziliśmy z Jagną jakieś kilkaset folderów różnych, takich jakby potencjalnych osób, z którymi chcielibyśmy pracować. I to stało się takim zasobem, takim magazynem, kolejnym pudełkiem, z którego można wyciągać, z którego można robić bardzo wiele wystaw. I kiedy dostaliśmy zaproszenie z miesiąca fotografii w Krakowie, no to ochoczo zaczęliśmy po prostu odcinać te różne ogonki od tej wystawy, od tego Biegu Płócienia i myśleć o wystawie, która jest o katastrofie klimatycznej, jest o takiej świadomości środowiskowej, która w sztuce jest od bardzo dawna, od wielu dekad i jest też o tym, że stare rzeczy czasami działają lepiej niż nowe i nie zawsze trzeba wymyśleć wszystko od początku. No i tak wymyśliliśmy sobie wystawę. Trzeba było wymyślić wszystko od początku. Wystawa miała mieć miejsce w hotelu Krakowie, w pięknym wnętrzu, już byliśmy tam na takich wizytach studyjnych, już wszystko było dogadane, ale wszystko wybuchła pandemia. Tak, ale pandemia niestety uniemożliwiła jej realizację. Pandemia, wiadomo, też nie oderwana zupełnie od tematu, o którym mówiliśmy. I tak sięgnęliśmy po Seta Ziegelaupa i jego eksperymentalne pomysły i przełożyliśmy je na nasz aktualny grunt. Okazuje się, że te pomysły rzeczywiście były prorocze i że sprawdzają się właśnie w tej dziwnej sytuacji takiego zatrzymania. Więc jak widzisz, wiele tutaj było różnych czynników, nie da się powiedzieć, co było źródłem, ale wiemy, że właśnie teraz dzięki tym wszystkim pudełkom i pierwotnym pomysłom i dzięki właśnie artystom, wizjonerom z lat 60. i 70. możemy ciągle korzystać z tego rezerwuaru niesamowitego. No poza tym myślę, że już był taki moment, żebyśmy z Jagną tak zmęczeni tym po prostu wystawami cyfrowymi, że już kolejny projekt, który został w ten sposób, że powstała z tego jakaś strona internetowa, czy jakiś, nie wiem, skan 3D, w który można po prostu tam spacerować i wchodzić w te ściany cyfrowe, nie wchodziło w ogóle. Że już po prostu zaczęliśmy wracać do analogowych jakichś. Więc książkę można podtrzymać i można się nią delektować też. Tak no przede wszystkim można z nią iść na spacer, można ją mieć w kieszeni, jest bardzo w takim przyjemnym formacie. Formacie się mieści, może trochę większej kieszeni. I sobie ją czytać na przykład w parku. Bo to jest tak, że... O, to są nieludzkie odgłosy mojego psa, jeśli usłyszeliście. To jest tak, że ta wystawa, teraz mówię o wystawie Ziegelauba, ona, wy z niej czerpiecie, czy jest jakby takim punktem wyjścia, jest też bardzo dużo punktów stycznych między tym, co on zrobił, a tym, co wami, ale jest też wasza wystawa wchodzi bardzo mocno w rozmowę z nim, czy wręcz w dyskusję. Nie chcę powiedzieć w kilku momentach nawet w kłótnię jakąś, to znaczy w tą jego wizję. To jest tak, że z jednej strony więc czerpiecie, mówicie, że stare narzędzia nie trzeba wymyślać nowych, bo one już są, wystarczy po nie sięgnąć, ale jednak bardzo mocnym jest ten gest tego nowego spojrzenia, czy takiego spojrzenia współczesnego, krytycznego, które oczywiście wyrasta z pewnych niepokojów, które w ogóle jakoś obserwujemy i do których ta pandemia tworzy jeszcze nowy kontekst, w sensie, że też się zaczynamy zastanawiać nad kosztami jakby przemian świata, prawda, współczesnego. Chciałem, żebyście o tym trochę opowiedzieli też w nawiązaniu do artystów, artystek zwłaszcza, bo to też jest znacząca różnica pomiędzy tym, co wy robicie, a tym, co zrobicie.
zrobił Siegelaub, żebyście trochę pokomentowali, czy trochę opowiedzieli o pracach, które można zobaczyć, których można doświadczyć w tej książce. Znowu musimy cofnąć się najpierw, żeby wytłumaczyć, o co chodzi. Seth Siegelaub w tej swojej wystawie oczywiście przełamywał wiele ówczesnych tabu, zmieniał konwencje i promował sztukę konceptualną, jakby oderwaną trochę od tej materialnej formy, ale, co też charakterystyczne tamtych czasów, skupił się wyłącznie na mężczyznach białych, pracujących w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej. No więc no, ten w wieku średnim bardzo prominentnych artystów, którzy teraz są rzeczywiście takimi klasykami sztuki konceptualnej. My ten koncept zaczęliśmy od tego, że rozbiliśmy właśnie ten koncept. Zaprosiliśmy artystki i artystów, mamy większość kobiet jednak uczestniczących w tym projekcie i rozsianych po całym świecie, i po Azji, i po Europie, niekoniecznie właśnie zachodniej i po Stanach Zjednoczonych, więc tutaj ten pierwotny to założenie już troszeczkę poszerzyliśmy. Także czerpiemy z formy, ale staraliśmy się ten projekt rzeczywiście uwspółcześnić, zwrócić uwagę nie tylko na tę sytuację, ale także na różne nierówności, naprostować pewne problematyczne wątki. No, też w tej książce pierwotnej i w ogóle w takiej metodzie, którą przyjął Siegelaub, był jednak no, kult takich silnych indywidualności, po prostu silnych mężczyzn, którzy mieli jakąś swoją wizję, byli, to była taka wizja też na jakichś geniuszy jednak, którzy podnoszą w ogóle praktykę artystyczną do jakiegoś innego wymiaru. Rozwija się technologia, świat się zmienia i ta sztuka też się zmienia. Jest jakieś początki jakichś zaawansowanych badań cybernetycznych, powstają jakieś pierwsze maszyny przypominające komputery, jakby ludzie latają po prostu w kosmos. No jest takie jakieś ożywienie i wydaje się, że ta sztuka też będzie taka jakaś super zaawansowana intelektualnie, będzie tam przenoszona telepatycznie z mózgu na mózgu, nie trzeba będzie już tam robić nic materialnego. I no, my pokazujemy jakiś taką praktykę, która jest no, jakby bliższa Ziemi, jakby na wielu poziomach. Ona rzeczywiście jest bliska Ziemi, bo jest bardzo bliska rolnictwa często. To są często osoby, znaczy to jest też oczywiście czas pandemiczny, że wiele osób po prostu uciekło z miast do wsi, do jakichś małych miejscowości i dbało o swoje zdrowie psychiczne też, wykonując różne prace właśnie takie ogrodowo-rolnicze, sadząc coś, przesadzając, fotografując, jakby mając też kontakt z naturą, właśnie z tymi nieludzkimi istotami. No i my to staramy się trochę wydobyć, że to jest ta książka, to są takie pocztówki z tych miejsc ucieczki trochę. W przypadku na przykład wspomnianej przez Jagnę Simringil, no to jest artystka, z którą już przeszliśmy taką dłuższą przygodę, bo ją zaprosiliśmy wcześniej na wystawę Wiek Półcienia, ona nie mogła się wydostać z Australii, nie mogła powrócić do Malezji, gdzie mieszka z powodu wielkich pożarów w Australii. Później okazało się, że jest jakiś wirus się pojawił, znowu pojawiła się jakaś taka po prostu historia i ona tam ciągle jest w tej Australii, jakby wciąż nie może wrócić. I podjęła się takich jakby bardzo takich medytacyjnych i bardzo takich jakby spokojnych praktyk związanych na przykład z kserowaniem roślin, że ona udało jej się kupić po prostu na eBay jakąś bardzo tanią kserokopiarkę taką archaiczną i ona na przykład, no to jest taka forma, która z kolei to nas też podekscytowało, bo tych kserokopiarek używano właśnie w latach 60. i Seth Siegelaub zrobił nawet taką wystawę, że wszyscy artyści wysłali jakąś pracę, która była skserowana w odpowiednim nakładzie i mogła być w ten sposób dystrybuowana, że każdy mógł mieć ksero tej pracy. Więc to jest taki też moment, w którym my się oczywiście przyglądamy tym analogowym formatom, ale też przyglądamy się temu, jak się świat sztuki zmieni. Że on nie jest już taki macho i nie jest taki jakby zapatrzony w przyszłość i rozwój technologii, nie jest taki optymistyczny też. I trzeba znaleźć jakieś takie spokojniejsze relacje z planetą też. I my tutaj wielokrotnie podkreślaliśmy to, ten urok polskiego jakby tego czasownika uprawiać, że w języku polskim, co jest rzadkie w ogóle
językach, sztukę się uprawia, czy tak jak się uprawia ziemię. I to jest dosyć ciekawe, że właśnie te wszystkie pocztówki, które dostaliśmy z tych różnych światów, czy to jest jakaś wioska w Wietnamie, czy to jest wieś gdzieś pod Paryżem, czy to jest Malezja, czy Poznań, czy sam środek Seulu, no to jednak tam jest taka relacja takiego bardziej uprawiania czegoś, jakiejś takiej codziennej praktyki. No trochę jak się też uprawia gimnastykę, że to codziennie trzeba to robić, bo inaczej się wypadnie z formy. Tak, ale ciekawe jest też mała interwencja artysty, który brał udział w tej pierwotnej koncepcji Seta Ziegelaupa, ponieważ napisaliśmy też do Lorenza Weinera z pytaniem, czy by nie wziął udziału ze względu na ten właśnie ciąg rzeczy i on odpisał bardzo fajnie, co też właśnie jest wsparciem naszej takiej trochę idei, że nie da się wrócić do tamtych czasów. Napisał, że no nie lubię wycieczek w stronę straconego czasu, cytując po francusku. I ten mail nam się tak spodobał, bo on był napisany zgodnie z jego praktyką, jakby specjalną czcionką, krojoną żywa i tak dalej, więc zapytaliśmy, czy możemy w takim razie jako interwencję użyć tego maila w książce i on na to przystał, więc mamy małe mrugnięcie oka dla koneserów sztuki konceptualnej na końcu tej naszej książki. Tak, ta jego praca, mail jest troszeczkę schowany w skrzydełku, ale to dobrze, że o nim tutaj jest mowa, dlatego że i to, o czym mówicie i to, jak też sobie myślę o tej wystawie, co pewnie będzie trochę w nurcie tego, i tutaj znaczy to ze znakiem zapytania w zasadzie mówię, tego, co wy może sobie wyobrażacie, ale tutaj nadzieja miesza się, powiedzmy, z ogromnym strachem, to znaczy, czy inaczej mówiąc, lęk miesza się z jakimś takim imperatywem innego spojrzenia, bo sobie myślę, jak mówiliście o tych na przykład pocztówkach, też jest jeden z tekstów, który można znaleźć w tej książce, to jest tekst Lucy Lippard, która pisze też dotyka takiego problemu czy pozycji obserwatorów, obserwatorek, czyli też tych, którzy doświadczają sztuki i to skłania oczywiście do takich pytań, które no, mogą się wydawać banalne, ale chyba są strasznie istotne i ważne na pewno dla wielu, ale zastanawiam się, czy też dla was, to znaczy na temat tego, jak ten odbiór sztuki jest możliwy w czasach pandemicznych, bo to w zasadzie też tego dotyczy wystawa. I teraz oczywiście tutaj pojawiają się w wizualizacji tych kolejek, które są taką pocztówką medialną, która jakoś teraz krąży i dzięki której sobie wszyscy przypominają, że są muzea, które wychodzą spoza tej wąskiej grupy czy galerie, ale to jest taki kontekst medialny, ale chciałem zapytać was, żebyście wy uruchomili taki kontekst no, kuratorski czy artystyczny, to znaczy na ile, i tu znowu wracam do tego napięcia między nadzieją a strachem, na ile ta sytuacja pandemiczna ujawniła bardziej strachy, lęki, związane zresztą bardzo szeroko z różnymi rzeczami, a na ile są nadzieją na odkrycie jakichś nowych przestrzeni, a może już wiecie, że te przestrzenie zostały odkryte, bo na przykład, nie wiem, po feedback, który jest po zwiedzaniu tej wystawy na przykład książkowej jest taki, że to was, nie wiem, na przykład zapala do jakichś nowych rzeczy, do robienia kolejnych tego typu projektów. Czy jak to wygląda? Ta szala w którą stronę się waży? No to jest ciągła taka huśtawka. Jak zauważysz ten tekst na początku książki, który my napisaliśmy, wstęp, jest dosyć mroczny, mrocznym. No, bardzo. Rzeczywiście właśnie. On powstawał w środku po prostu tego ciemnego okresu, kiedy już my sami byliśmy u kresu po zamknięciu tej naszej poprzedniej wystawy, która dokładnie wpisała się w te parę miesięcy otwarcia w zeszłe wakacje. I pisaliśmy go rzeczywiście szczerze, myśląc, że wszystko jest złe do pani. A potem w odpowiedzi otrzymaliśmy te propozycje od artystów i artystek, które otrzymaliśmy, więc one nie są do końca tak mroczne, jak te nasze prorocze właśnie tezy. I to rzeczywiście rozbiło troszeczkę ten porządek, a sięgając po tekst Lucy Lippard, który jest taki obserwacyjny właśnie,
właściwie nie daje żadnych rozwiązań, tylko mówi o tym, jak sztuka po prostu działa. Ta cała kombinacja sprawia, że rzeczywiście nie da się powiedzieć jednoznacznie, w którą stronę to wszystko zmierza, ale że artyści i artystki po prostu robią swoje, pracują bardzo intymnie z materiałem, cały czas działają i to jest akurat, wydaje mi się, pozytywny oddźwięk, że nie miałam takiego wrażenia totalnej załamki, nikt nie powiedział, że właśnie nie, już koniec. Znaczy na pewno się przetasowały takie hierarchie, że rzeczy, które wydawały się najważniejsze, jakby odchodzą gdzieś w cień, a różnego rodzaju praktyki, które można było powiedzieć, były jakieś takie marginalne, czy gdzieś pozostawały poza radarami w ogóle instytucji, nagle stają się, jakby wychodzą na pierwszy plan. Czy to jest tak, jak ta sztuka, taka bardzo mainstreamowa, która jest bardzo związana z rynkiem, która była oparta też na tych wielkich zgromadzeniach ludzi, wielkich targach sztuki, biennale, tej takiej po prostu taniej mobilności, która to wszystko napędzała, że tam pielgrzymowało się od miejsca do miejsca, gdzie ci wszyscy ludzie się spotykali, były te duże instalacje artystyczne, jakby no ten świat, jak trudno sobie teraz wyobrazić, żeby on tak dalej działał. Podczas gdy właśnie takie jakieś mozolne, związane też z codziennością, z takimi nieartystycznymi też praktykami, rzeczy zaczynają się jakby no, działać, jakby ta ciągłość zaczyna działać na ich korzyść. To znaczy, że coś jest właśnie tak uprawiane latami, coś jest na przykład zasilane też jakimiś innymi zupełnie energiami, energią ruchów społecznych, energią jakichś właśnie doświadczeń naukowych, tych obserwacji w ogóle przyrodniczych, którymi się bardzo też z jedną interesowaliśmy, że jak patrzyliśmy na przykład na to, co się w XIX wieku działo, jak ci na przykład malarze tam starali się ten pejzaż uwiecznić, nagle okazało się, że wszędzie jest już smog i są jakieś fenomeny świetne, których wcześniej nie było. Więc tak samo teraz, że nas interesuje to takie, to takie skromne też siła tych skromnych obserwacji, że te artystki, artyści obserwują właśnie te tytułowe zmiany na niebie i na ziemi. Piszecie o zastosowaniu dziwnych narzędzi, to jest oczywiście cytat, ale gdybyście mogli teraz przez artystów dzięki zastosowaniu tych dziwnych, w cudzysłowie, narzędzi są możliwe obserwacje artystyczne, ale też jest to możliwe też, jakby mam wrażenie, takie okienko na coś więcej dla nas, dla odbiorców. Gdybyście mogli opowiedzieć tak w skrócie, to jest oczywiście trochę też w zasadzie spoilerowanie waszej wystawy, no ale nasza rozmowa służy do zachęty, do znalezienia się przy jednym z tych 400 egzemplarzy książki, więc gdybyście mogli trochę opowiedzieć, jak działają takie dziwne narzędzia. Nie pytam o wybraną, bo ja wiem, że dla kuratorów będzie to strasznie trudne, żeby wskazać jakąś wybraną pracę, ale kto wie, no może. To tutaj zostawiam wam przestrzeń i pole do odpowiedzi na takie pytanie. Jak działają te dziwne artystyczne narzędzia? Właśnie okazuje się, że one niby są dziwne, a po prostu są bardzo proste i pomijane w tym zwyczajnym życiu. To jest właśnie wytężenie wzroku. W książce prezentujemy taką praktykę bardzo konsekwentną, na przykład Krzyśka Maniaka, który w takim rodzinnym Tuchowie, w miejscu, w którym mieszka i pracuje, po prostu wybiera się na spacery, dokumentuje to, co widzi, czasem jakby wchodzi w tą sytuację i robi różne performance z udziałem natury, a czasem, tak jak w naszej książce, w tym projekcie, po prostu uwiecznia naturalne rzeźby stworzone przez naturę, czy kopce, czy kwiaty. Podobnie jest to właśnie... Piękne rzeźby bobrów. Na przykład. Bobry, tak, bobro dzieła. Świetnie rzeźbią. Tak. Ale są też, ta książka mówi w dużej mierze o skupieniu, o czymś, czego na przykład brakowało często artystkom i artystom w czasach przedpandemicznych, o tym, że oczywiście są w ciężkiej sytuacji, jak większość ludzi i potrzebują wsparcia też tego instytucjonalnego, ale dzięki temu mogli na przykład dłuższe godziny spędzić w studio. Piotr Łakomy wysłał nam
zdjęcia, polaroidy ze swojej pracowni w Poznaniu, gdzie po prostu bada materię tego, nad czym pracuje, przygotowuje się do kolejnej wystawy, która była odraczana też w czasie i po prostu bardzo uważnie przygląda się swojej praktyce, co też jest cennym doświadczeniem tego czasu. No też na poziomie takim bardzo naukowym, też jak myślimy o tych dziwnych narzędziach, dziwne narzędzia sztuki, jak twierdzi Alvanoe, też służą jakby zachowaniu zdrowia psychicznego. I to jest jakby dosyć coś, co się bardzo dobrze sprawdziło podczas pandemii, podczas lockdownu, że kontakt z czymś jakby nie do końca jasnym, oczywistym, zrozumiałym, czymś, co pobudza wyobraźnię, co pozwala nam podróżować bez jakby przemieszczania się od punktu A do B, no jest czymś na wagę złota dzisiaj. I też ja myślę, że te właśnie to, o czym wspomniałeś, o tych właśnie kolejkach przed muzeami, no jest to jakieś doznanie, którego nam bardzo brakowało. Też ludzie strasznie zwolnili. Jakby ten odbiór sztuki teraz jest taki po prostu na bardzo zwolnionych obrotach. To jest, mamy dosyć skomplikowaną, taką bardzo historyczną wystawę w muzeum, która zawiera tam dużo tekstów, jest tam wiele obiektów. Ludzie tam spędzają po prostu godziny. Zresztą to nasza wystawa też którą robiliśmy z Jagną zeszłego lata, Wieku Cienia, który się w końcu otworzył. No, on tam zawierał setki obiektów i no, ludzie tam się po prostu tonęli w tych po prostu doznaniach. Po prostu było bardzo dużo różnych rzeczy, dziwnych właśnie tych obiektów, z którymi można było nawiązać jakąś relację, porozmawiać w pewnym sensie, ale jak pomyślimy o tych wszystkich rzeczach, o tym fenomenie różnych programów edukacyjnych, różnych takich formatów, wystawy na telefon, wystawy do złożenia, po prostu DIY, jakichś po prostu składanych z papieru, z nożyczek, rzeczy, które były wysyłane do uczniów szkół podstawowych, jakichś po prostu różnych programów na całym świecie muzealnych, które właśnie takie były oparte na takim po prostu dostarczaniu tych treści, tych dziwnych narzędzi, jak pizzy po prostu pod drzwi, no to jednak to jest coś, czego potrzebujemy, ale ja myślę tutaj szerzej, myślę tutaj w ogóle o filmie, o poezji, o literaturze, że jednak to są właśnie te dziwne narzędzia, one są takimi samymi narzędziami jak po prostu młotek czy nóż, ale służą nam na przykład do tego, żeby po prostu w sytuacjach kryzysowych na przykład no, zachować zdrowie psychiczne, żeby na przykład też, o czym też niejednokrotnie rozmawialiśmy tutaj, konfrontując się z Jagną, z różnymi specjalistkami głównie zajmującymi się kryzysem klimatycznym, że tam nieustannie powracał ten temat na przykład pogodzenia się z utratą, ze stratą, że poprzez sztukę, poprzez literaturę, poprzez właśnie dziełami z obszaru sztuk wizualnych, my na przykład jakby żegnamy się z czymś, żegnamy się z dźwiękiem na przykład owadów na łące, którego doświadczamy coraz rzadziej. Czyli można powiedzieć, że te dziwne narzędzia to są po prostu ćwiczenia z wyobraźni na bardzo różnym poziomie. I to te dziwne narzędzia właściwie podrzuciła nam Olga Micińska i tą książkę, o której wspominamy, która też jest jakby bierze udział w tym naszym wystawie książce i ona tam opowiada dużo o pracy, o tym, jak praca w pandemii też ją po prostu trzymała na powierzchni, pewna regularność, powrót do pewnych właśnie czynności takich basicowych, ale też o dryftach, czyli o tym, co się działo, jak jej wyobraźnia zaczynała funkcjonować w innym kierunku. Ona tam opowiada o takich tkaninach, które jakby były naszyte poza głównym ściekiem, czyli takich ściegiem, czyli takich właśnie wycieczkach wyobraźni, które niby są niepotrzebne, ale my ich ciągle bardzo właśnie potrzebujemy, żeby utrzymać pewien zdrowy poziom bycia. No dobrze, słuchajcie, bardzo wam dziękuję. Bardzo wam dziękuję też za tchnienie tej, jakby to Rebecca Solnit powiedziała, nadziei w mroku. Chociaż mi się wydaje, że przypomnienie sobie o tym napięciu, że wraz z dobrymi rzeczami idą złe i na odwrót, jest akurat światu, w którym żyjemy, dosyć mocno potrzebne. Podobało mi się to, co mówiliście o spowolnieniu i
no a po resztę no to zachęcam już tutaj do indywidualnego odbioru. Dziękuję Wam za przewodnictwo w książce i teraz przewodnictwo dodatkowe po książce. Mam nadzieję, że to będzie dla wielu zachęta do tego, by się spotkać już bardziej bezpośrednio z pracami dla wielu słuchających nas teraz, z pracami, które prezentujecie. Dziękuję Wam bardzo i mam nadzieję do zobaczenia w realu. Tak, zapraszamy na wystawę. Do zobaczenia.